Jestem do waszej dyspozycji. Szczęście, że jeszcze żyję. Szanowni Państwo, to pewnie nie ma takiej praktyki, ale proszę Państwa, jeszcze raz poproszę o klaski, tak? Jeszcze raz. Teraz czuję, że spotkanie się Państwa zaczęło. Skorzystam z okazji, skorzystam z faktu, że jestem posiadaczem mikrofonu, proszę Państwa, i zadam jakieś dwa, trzy pierwsze pytania, choć przypuszczam, że wielu z Państwa chciałoby już teraz podzielić się swoimi refleksjami, zapytać pana Kazimierza Kuca o ten film. Może pierwsze pytanie trochę ogólne, zanim odniesiemy się już do filmu. Pan, ja jestem. Co pan chce? Dobra. To już pytam w takim razie. Po pierwsze, dlaczego pan jako 20-letni młodzieniec uciekł ze Śląska? Proszę pana, ponieważ zdałem maturę z opóźnieniem, bo jestem dzieckiem okupacji. Urodziłem się, proszę pana, w 29 roku. To chcę się przyznać, to dla nich to jest jakby w okresie wojen napoleońskich. 7 lat po tym, jak został Śląsk przyłączony do Polski, po szczęście w Jakach, jestem z innym Ślązakiem, pochodziłem z takiego hutniczo-górniczo-kolejowej miejscowości Szopienice. Mój ojciec był kolejarzem, słowem wywodzę się z proletariatu. Nikt przede mną w moich rodach nigdy nie był ani w gimnazjum i wyżej. Ja byłem pierwszy z tego rodu, dlatego że moja matka była potwornie inteligentną kobietą i oczytaną i prawdziwą demokratką, można powiedzieć. I moja babka, oni uważali, że to paskudztwo, jak się człowiek rodził na Śląsku, ten brud, ten wyzysk, ta nędza, ta nieludzka praca, że to jest coś ogromnego i trzeba się rozglądać i robić wszystko, żeby z tego uciec, z tego homonta. Z tego właśnie takiego bydlęcego traktowania tych ludzi, do dzisiaj zresztą. I w związku z tym patrzyli, że jakby był zdolny tego, to rodzina jakby się skupiała i pomagała, żeby się kształcić. Znaczy wtedy moja matka powiedziała, że edukacja jest najważniejsza i to była jedyna droga. No i w związku z tym po wojnie ja od razu byłem bardzo już oczytany, bo podczas wojny czytałem strasznie dużo, bo matka nauczyła nas czytać i władaliśmy już dwoma językami, więc mieliśmy dostęp do kultury niemieckiej. Ja przeczytałem całą klasykę literatury, mając lat 14-15 i wtedy postanowiłem zostać tym kimś, w którym są pisarze. To, co jest standard, wszyscy ci wielcy pisarze pisali te niezwykłe książki, ja sobie myślę, kurde, co to za patety są jakieś, no. Skąd oni mają taką siłę i taką moc? I zachciało mi się, że też będę takim. Że będę takim facetem, który będzie opowiadał, nie? A opowiadał zawsze właśnie o tym, przeważnie również, skąd człowiek się przyszedł. I ten film właśnie jest, można powiedzieć, tym moim pierwszym filmem, przez wielu krytyków uważanych za arcydzieło, to jest właśnie to. Ja do tego zmierzałem, ponieważ się wykształciłem, więc maturę zdałem mając 19 i kompletnie jako malapeta miałem problem do pójść do jakiejś szkoły. No ja chciałem, oczywiście wiedziałem, że powinien pójść na Uniwersytet Jagielloński, na polonistykę, bo mnie interesował język. W gruncie rzeczy właśnie, bo każdy opowiadasz, pisarz, reżyser jest bajarzem i posługuje się językiem. No ale ja się bałem, ponieważ jako Śląsek, ja mówiłem do 18 roku wyłącznie gmerą. I było mi się, zdawało mi się, że jest niemożliwością, żebym mógł przeskoczyć od razu w takie trudne studia, żebym tam zginął. Słowem, miałem kompleks Ślązaka, który po 6 wiekach wrócił ze swoją rodziną do Polski. Zawsze mój ojciec wyszedł powstańcem, więc tego. I wtedy przeglądając, wydali pierwszy taki, jak to dziś są, informatory o uczelniach. To był, proszę Państwa, 49 rok, Matko Boska. I tam była pierwsza informacja o szkole filmowej, która powstała w 48 roku.
znaczy została podniesiona do uczelni wyższej w oparciu o, studio filmowe Krakowie po wojnie, które się przeniosło do Łodzi. I my się pojadę. Wszyscy tam w okolicy u mnie, rodzina, koledzy uważali, że jestem kompletnym kretynem, dlatego że gdzie ja się pcham, nie? I w ogóle co to jest za zawód, nie? No ale ponieważ moja matka była demokratką i powiedziała, twoja sprawa, zawsze tak było, żeśmy podejmowali decyzję, a ona nigdy nas nie gwałciła, więc zawsześmy wybierali, bo jeszcze miałem dwóch braci. No i dostałem się do szkoły filmowej za pierwszym podejściem. No bo byli tacy, co kilka razy zdawali, nie? Kieślowski na przykład się nie dostał za pierwszym razem. I, no tak. Tak, bardzo wielu. A ile odpadło, proszę Państwa, były straszne studia. To były studia skoszarowane, ja mówię o egzaminy. Były skoszarowane przez cały tydzień. I w trzech etapach. Tam było coś, nie wiem, musiało być paręset tych kandydatów na pierwszy rok. I to były straszne egzaminy, dlatego że przecież tego nie można wymyślić, o co będą człowieka pytać. Bo to nie jest technika, nie? To nie jest politechnika, to nie jest uniwersytet i całkiem nowa szkoła. Takiej szkoły nigdy w Polsce jakby nie było. I to było dla mnie coś niesamowitego. I do dzisiaj pamiętam te dni, jak wszedłem do tego pałacyku bardzo ładnego, małego, pożydowskiego i nigdy w pałacyku nie byłem. Więc to mnie już przerażało wszystko. No ale wiedziałem, że gram o życie, że gram o najwyższą stawkę, bo wiadomo, gdybym z tej szkoły odpadł, to bym, jak matka mówiła, że to zawsze wrócisz. I mówi, dla takich jak ty, tutaj się zawsze miejsce znajdzie na grubie, nie? I się dupi na dole. Na niewolnika przemysłowego. Więc nie byłem w strasznym takim napięciu, ale jak pan powiedział, byłem oczytany i miałem silnie rozwinięte instynkty wodzowskie, ponieważ już przed wojną byłem w harcerstwie i po wojnie miałem własną drużynę, bo to jest jeden z warunków, bo reżyser musi być wodzem. I miałem łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, bo książęcy są otwarci. Bardzo lubiłem dziewczynki. Przeraźliwie moja matka się strasznie tego bała, co to ze mnie wyrośnie. No nic nie wyrosło, o co chodzi. Trzy małżeństwa, czwórkę dzieci, jestem w porządku. A reżyser to jest piękny zawód, bo jak powiedział Zbyszek Cybulski, że nie ma co startować do aktorek w filmie, bo i tak reżyser jest najprzystojniejszy, choćby był taki geakim z gizazu, nie? To było atrakcyjne też. Ten łatwy dostęp do pięknych kobiet, młodych. No i proszę Państwa, dostałem się na te studia i był taki zwyczaj wtedy w szkole filmowej, że szkoła decydowała, ponieważ przyjęto na pierwszy rok 60 osób, z tego z góry 30 będzie po pierwszym roku FRU i był to tak zwany ruch unitarny, także nie było jeszcze podziałów na operatorów, reżyserów, a w reżyserii są rzezy fabularni, dokumentalni i oświatowcy, czyli myśmy mówili sałaciarze, bo to szkoła po pierwszym roku decydowała o tym, co będzie z tych 30, co będą studiować. Mnie poszło bardzo dobrze, bo z tego strachu i tak dalej uczyłem się straszliwie zupełnie. Przez 3 miesiące w ogóle nie wyszedłem do miasta, a mieszkaliśmy w szkole, w studiu fotograficznym, gdzieś mieszkało nas 42 na piętrowych łóżkach. Do dzisiaj pamiętam smród tego miejsca i alkohol. No ale to była walka o śmierć i życie. No i w związku z tym ja nawet nie było się w stanie w ogóle opanować wszystkich przedmiotów. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład myśmy się nagle musieli uczyć malarstwa. A uczył mnie tego bardzo wielki malarz, wielki awangardzista w Łodzi, tylko tam pół roku uczył. Optyki uczył mnie profesor Politechniki. Historii sztuki uczył mnie wielki, nieżyjący profesor Walis. I tam byli bardzo wybitni ludzie. Również najlepsi reżyserzy, Wanda Jakubowska, Bogdziwicz i tak dalej. I nie sposób było
trzeba było zacząć samemu fotografować. Dostało się taką niemiecką kamerę, kliszę i musiały się fotografować wywabiać. W laboratorium się pracowało. Więc nie było takiego, który mógłby ogarnąć całą tę wstęgę. Ja stworzyłem w tej szkole taki system samouczenia się. Podzieliłem kolegów, bo mnie wybrali oczywiście na wójta, bo zawsze mnie wybrali na wójta. I w związku z tym ci, co byli lepsi w chemii, no tak jak tego. No i już będę wkracając, najprościej mówiąc, ku zdumieniu wszystkich, bo byłem szaraczkiem ze Śląska, bo jakiś tak. A to byli w większości chłopcy jednak z dobrych domów z Warszawy. I skończyłem ten pierwszy rok na drugiej lokacie. Z moim przyjacielem, nieżyjący, niedawno umarły Morgenstern. No i szkoła nam zaproponowała asystentury. I właściwie skończyłem studia. Byłem już arystokratą. Profesorowie przyjeżdżali z Warszawy, więc myśmy właśnie tą szkołą rządzili, również tego, czego dzisiaj nie ma, mianowicie dyscypliną studiów. Wtedy było tak, że zatrudnienie obecności na wykładach się wylatywało. Jednocześnie była to szkoła bardzo upolityczniona. Potwornie dużo było ubeków, różnych takich elementów, które często do szkoły były wypychani za zasługi, bo różnica między mną a najstarszym studentem była 20 lat. Za różne zasługi w różnych dziedzinach tego, co się działo, o których myśmy nie mieli pojęcia. Więc trzeba było bardzo być ostrożnym i był konflikt, bo była szkoła. Filmów robiło się 5 albo 6 i Ford, który rządził produkcją. Reżyser całkiem niezły i on szkoły nie uznawał. W związku z tym wychodziły już pierwsze roczniki. Te 4 lata studia trwała, nawet piąte nam dodali, bo nie było pracy dla nas. Proszę zauważyć, jak ja już kończyłem szkołę, znaczy mój rocznik, bo ja tej szkoły nigdy nie skończyłem, to nas było ponad 100 bezrobotnych młodych filmowców wykształconych na szkole artystycznej. No i wtedy tenże Ford na złość Jakubowski, która była naszą taką, można powiedzieć, kwoką, bo to ona, mając taki autorytet wielki, tę szkołę założyła. I patronowała. Właśnie my wszyscy jesteśmy jej dziećmi. Ale był konflikt między Wandą Jakubowską i Fordem. Wtedy Ford, żeby Wandę obśmieszyć, bo wprowadzono po gdzieś na trzecim roku obowiązkowe, to państwo załatwiło, żebyśmy przynajmniej spędzili jeden miesiąc po trzecim roku na praktykach przy filmach, które się produkowała. Produkowała się 5-6 filmów. I wtedy stał się cud, początek cudu. Andrzej Wajda, który był wyżej ode mnie i który przyszedł z Krakowa, z Akademii i w ogóle był, przeskoczył te pierwsze 2 lata, był artystą, bardzo piękny i taki zawsze na boku i tak dalej. I ślepy los trafił, że on dostał się właśnie z tego przepisu mechanicznie, bo wtedy powstawał Ford do Forda na plan do filmu ten Piątka z ulicy Barskiej. Nie znacie tego filmu. I dobrze. I on wtedy zobaczył chłopca ze szkoły. No i to było fantastyczne. I zaczął tak się przysiadywać i tak dalej, i tak dalej. I wpadł na pomysł i wtedy właśnie postanowił, żeby ośmieszyć Jakubowską, dać z łaski swej i władzy debiut wychowankowi szkoły. I ponieważ ja byłem człowiekiem na uczelni taki widzialny bardzo, bo byłem i asystentem, i byłem w organizacji Zatem Polskiej, szefem od ideologii. No i kiedy on montował ekipę ze swojego rocznika, no to jest Lipman, wielki operator właśnie, który potem Canon zrobił. Jego kolega Nałęcki, z którym przyszedł malarz, który potem zaczął robić tam te wielkie seriale o Czterech Pancernych i Pies, Matyaszkiewicz, Powstaniec. No słowem cała ekipa. I nie wiadomo dlaczego do dzisiaj, gdyśmy o tym rozmawiali, on mnie wziął na asystenta.
No i w ten sposób można powiedzieć, byłem w tym pierwszym filmie, który jest właśnie początkiem polskiej szkoły. Bo to jest film, który właśnie powstał w takim właśnie nowym zupełnie zbiorem genetycznym tych chłopców ze szkoły filmowej i spowodował bardzo ważne wydarzenie. Ponieważ mecenas, czyli partia, czyli rząd, do niej doszło, że oto ujawnia się energia, które przecież te studia filmowców są bardzo drogie i że oni się sprawdzili. I zapadła decyzja polityczna, żeby zapewnić tym wszystkim młodym filmowcom, którzy czekali za płotem, żeby oni dostali pracę, żeby pracowali w zawodzie, którego się uczyli. I powstała ta myśl powstania zespołu filmowych. I pozwolono środowisku, które było bardzo ważne dla partii, bo Lenin powiedział, że film jest najważniejszy ze sztuk. Oni myśleli, że my będziemy pracować dla partii, że będziemy takimi właśnie żołnierzami ideologicznymi. I w związku z tym stał się ten cud, że powstały te zespoły, które miały pewną właściwość, która myślę jest przyczyną rozwoju i poziomu tego naszego filmu, a mianowicie nie cenzurowano tego, co my robimy w zespołach. A zespoły składały się ze scenarzystów, reżyserów, operatorów, niektórych kierowników produkcji i czasem i z kandydatów do samodzielności. I oni mogli po prostu pisać i przygotować takie scenariusze, jakie w głowach tych reżyserów się lęgły. I reżyser, na czele tych zespołów stali reżyserzy, wtedy ci wybitni. I w ogóle to była kinematografia, gdzie reżyser był najważniejszą osobą. I te gotowe scenariusze szły dopiero do oceny polityczno na specjalne komisje. Jak się taką komisję przeszło z takim scenariuszem, to zadziałał drugi magiczny walor mecenatu PRL-u na ten tytuł, bo wstępnie zawsze było wiadomo, ile taki film może kosztować. Otwierało się konto na ten tytuł i na reżysera, który ma to robić. I to jest cała tajemnica, że tak powiem, dzięki której powstały te wszystkie niezwykłe filmy mojej generacji. I w związku z tym ja już po tej asynturze u Wajdy do szkoły nie wróciłem, ponieważ mnie wciągnął, jak to się mówi, produkcja. Już miałem swoje takie jakby nazwisko asystenta, bo jako Ślązak byłem potwornie pracowity, mnie to fascynowało. Więc byłem takim człowiekiem, myciem, wiaralec, pirotechnikiem. A u Wajdy trzeba różne rzeczy wymyślać. I słowem już się potem, mówiąc skutowo, zabrałem do kanału. I do tej szkoły już nigdy nie wróciłem. I wymyślił Kowalowicza, który był szefem zespołu. I wtedy stałem się jakby pierwszym kandydatem tego zespołu najważniejszego, mianowicie kadru, który się zakładał, to tam było trzech reżyserów, Kowalowicz, Wajda i Mok. A więc to byli pierwsi wielcy reżyserzy, którzy byli w jednej grupie i to była ta hodowla, można powiedzieć, talentów artystycznych. Ja byłem wtedy debiutantem tego i w związku z tym do szkoły nigdy nie wróciłem i do dzisiaj nie mam dyplomu, bo nie jest mi to niczego potrzebne. I poszedłem własną drogą, w każdym razie przyjechałem do Łodzi mając lat 19, mając lat 29. Zrobiłem swój pierwszy samodzielny film, a mając lat 40 wróciłem przedtem na Śląsk i zrobiłem swój pierwszy film śląski, który się przed chwilą oglądali. Dlaczego pan wrócił w takim razie? Dlaczego? Dobrze, zrobił... Pan był już okopany w Warszawie, zrobił pan sporo. Nie, jak to dlaczego? Ja byłem artystą i właśnie przecież tutaj mówiłem, że ja chciałem opowiedzieć coś od siebie. Ja korzystałem przed tym z utworów literackich, dlatego że szkoła polska opierała się na literaturze, bo się polska literatura bardzo też rozwijała, bo cała generacja była pisarzy, tak zwanych pryszczatych choćby. Więc kiedy
to kino się polskie rozwijało. Poczułem, że po prostu muszę wrócić na Śląsk i zacząć jeszcze raz od początku i robić to, co powinienem opowiedzieć. Czyli opowiedzieć kilka ważnych rzeczy związanych z moim pochodzeniem, można powiedzieć, genetycznym i być samodzielnym autorem. To jest film autorski, podkreślam. Po tym już pisałem sobie sam scenariusze, czyli zostałem pisarzem w gruncie rzeczy. Te wszystkie moje filmy śląskie, nie wiem, 5 czy 6, już byłem jakby sam, a jednocześnie potem otworzyłem własny zespół w Katowicach i byłem człowiekiem bardzo czynnym również w stowarzyszeniu i tak dalej, i tak dalej. I można powiedzieć, że wyszedłem na, jakby na swoje, bo przez całe lata robiłem naprawdę to, na co miałem ochotę. A mimo to, że miałem często nie najlepsze opinie z wielu powodów, władzy politycznej i tak dalej, bo zawsze byłem niezależny i pyskaty i miałem chwilę, kiedy mnie chcieli wyrzucić, zniszczyć i tak dalej. Ja to wszystko zniosłem i w związku z tym dzisiaj po ciężkim dniu pracy w Senacie, gdzieśmy w Komisji Praw Człowieka omawiali bardzo przykre sprawy, które się dzieją. Przestałem być reżyserem, postanowiłem, kiedy mi wybiła 80. rocznica urodzin, postanowiłem zostać emerytem i przeszedłem na emeryturę i okazało się w ZUS-ie, że przepracowałem 49 lat w zawodzie, w związku z tym dosyć wysoką emeryturę, przyznam się. I rozpocząłem tak zwaną karierę polityczną jako przedłużenie swojej działalności na Śląsku, dla Ślązaków to robię i jednocześnie postanowiłem się pożegnać właśnie moim najstarszym marzeniem, żeby być pisarzem, nie tylko scenarzystą. I na kanwie swojego żywota pisałem przez kilkanaście lat książkę, którą wydałem równocześnie w 80 roku jako emeryt pod tytułem Piąta strona świata, która właśnie opisuje jakby Śląsk w wersji literackiej, gdzie słowo i obraz właśnie filmowcem jest niesłychanie ważny. Zainteresuj się tą książką, to jest bardzo dobra książka. W jednym z wywiadów powiedział pan, że jak napisał pan scenariusz Soli Ziemi Czarnej, to miał pan kłopoty jakieś z tym scenariuszem? Nie miałem w ogóle kłopoty, ponieważ w 1967 roku, kiedy przeżyłem kryzys, stwierdziłem, że mi świetnie poszło. No naprawdę. Naprawdę mi świetnie poszło, a ponieważ miałem słaby charakter i to towarzyski i do tych kobiet, więc nigdy nie lubiłem filmowców, bo jako przecież ja się zadawałem z pisarzami. Wyłącznie. Moim przyjacielem był Stanisław Dygat, Konwicki, Marian Brandys, mnie filmowcy tego, no ale potem tak sobie robiłem te filmy lekko, ale nagle stwierdziłem, że ja właściwie już nie mam nic do powiedzenia. No. I wtedy przeżyłem kryzys głęboki i myślę sobie, kurczę, po co ty wszystko to robiłeś, kretynie? Przecież tutaj się zachlejesz, będziesz latał za tymi paniankami i kim ty w ogóle, po co to? No i wtedy postanowiłem się zdegradować. I wróciłem z powrotem na Śląsk do mojego brata, robotnika, do tych i stanął przed Śląsk, ale ja nie mam żadnych poprzedników. Nie mam przed sobą Mickiewicza, Słowackiego. Na Śląsku nie było sztuki wyższej o Śląsku. Może poza muzyką, może trochę. Więc to była ściana i jest moim bratem, robotnikiem, który był genialnym człowiekiem. Przecież był w Wehrmachcie i był ciężko poszkodowany. Filozof, mistyk. No i myśmy się zadali, co to jest ten Śląsk, którego my jesteśmy. Kim my jesteśmy? I jak go opowiedzieć? Żeby cokolwiek go powiedzieć, trzeba to nazwać. Znaczy trzeba rozwiązać rebus albo zadanie matematyczne, którego nikt przede mną nie rozwiązywał. I to trwało 2 lata. W Warszawie moi koledzy, Stanisław Dygat, wszyscy mówili, skretynie, o kogo interesują jakieś powstanie robotnicze. To jest bzdura, co to jest? I do dziś zostały mi wspaniałe listy, bo on pisał mi na pocieszenie od czasu do czasu i opisał, co się dzieje w Warszawie.
takie listy do obrony Stalingradu. O Kalinie piszą. Mam za wiele niecenzuralnych do dzisiaj. O przyjaciołach naszych. Pocieszał mnie. I wszyscy wiedzieli, że nic z tego nie może być. A ci, którzy mnie nie lubili w środowisku filmowców, a tych było zawsze dużo, to czekali na moją klęskę. Wszyscy czekali na moją klęskę. No i jak przyjechałem z tym filmem, a wie pan, jak się robi na Śląsku, to jest gdzieś w Afryce dla mnie. Brudno, i pamiętam, jak dzisiaj zebrała się elita warszawska. Wszyscy przyszli, co to będzie, bo przyszli policjanci, artyści, koledzy tamtego śmigowego. No i tak jak wyście ten film widzieli, a to były czasy, gdzie było w Polsce bardzo ponuro. I wszyscy marzyli o tym, żeby była jakaś inna Polska. I ja nagle zauważam, że cisza była jak cholera nabite. Ludźmi bardzo groźnymi, w okazie mój los się ważył. I tak, taka cisza się robiła, coraz głębsza. A tam co drugie było łajdakiem. I nagle jak zaczyna się tutaj ten finał, ta ucieczka do Polski, ja widzę, że co drugi, im większy łajdak, to płacze. Myślę sobie, Jezus Maria, co im zrobiłem? Byli bardzo wybitni ludzie. I miałem poczucie, że coś się nie klęło. I po filmie była strasznie długa taka przerwa. Bo ten film, poza wszystkim, on jest uniwersalny, bo on mówi o tęsknocie za lepszą ojczyzną, za lepszym państwem. Dlatego on tak głęboko w filmie są tym, jak ci głupi Ślązacy wymyślili sobie Polskę. No dzisiaj tego żałuję. No i taka cisza się zrobiła potworna. I ja myślę sobie, to będzie w pierwszym rzędzie posłodził się Andrzej Wojna, a ja mu siedziałem pod ścianą, odwrócił się do sali, rozłożył szeroko ramiona i powiedział: Kaziu, witam cię w gronie najlepszy. No i poszło. Cała seria śląskich filmów. No to może już tego. No więc dlaczego? Z głęboko osobistych powodów i z powinności, dlaczego się idzie na artystę i jeśli się idzie po to, żeby dobrze żyć i klawo, to nic z tego nie wyjdzie. Trzeba opowiadać to, czego nikt przede mną nie opowiadał, o ziemi kompletnie w Polsce nieznanej do dzisiaj. Chodzi o to, żeby pokazać tym ludziom z Polski, bo tak się mówi na Śląsku, że istnieje jakaś część Polski, której nie znają i że ona jest fascynująca i że zasługuje na lepsze traktowanie, a Ślązakiem chciałem pokazać, udowodnić, że oni w ogóle nadają się na to, żeby być bohaterami opowieści filmowych, żeby ich wydobyć z tego kompleksu tych wołów roboczych, tych właśnie dupowatych Ślązaków, którzy cały czas są tylko na dole i wszyscy się nimi posługują, ale nie pozwolono im na nic. Na żadne studia, na żadne awanse społeczne. Do Wehrmachtu, owszem, tak. Więc on miał bardzo silną motywację, moją osobistą. I musiałem to opowiedzieć sam, więc wszystko musiałem sam wymyślić. I również całą warstwę estetyczną tego filmu, która jest bardzo wyrafinowana, uporządkowana. Kolor w tym filmie jest... Wiele miesięcy pracy potem jakby było, ale kiedy składałem ten scenariusz na komisji, no to była konsternacja, dlatego że mówił taki jakiś krytyk bardzo wybitny, chociaż łajdak taki komunistyczny. Mówię: panie Kuzyn, dlaczego pan robi ten sobie głupawy film? Pan jest pisarzem. Mówi: to jest świetnie napisane. No, ale mówi: ale czy to jest w ogóle prawda? Ojciec Starskiego, ale... Pan Starski jest scenarzysta, no zawodowy, on się przyjmuje, to jego pytali. No i co wy o tym sądzicie? A on mówi: no ja jeżdżę dwa razy w roku do Zakopanego, górale mi o czymś takim nie mówili. Nikt w ogóle nie wiedział nic o Śląsku. No i wtedy, ale mówili, że to jest świetnie napisany scenariusz. I on był drukowany był i tak dalej. I wtedy minister, ja nie wiem, który, bo ich przeżyłem chyba z 20,
Mówi, panie Kazimierzu, jest taka sprawa, wie pan, tutaj wszyscy tego, ale mówi, czy to w ogóle jest prawda, czy to w ogóle miało miejsce, czy pan w ogóle wszystkich tu nie oszukuje? Jakoś nie. Ja mówię, no to co? Mówi, musi pan mi przywieźć ze Śląska, ze Zbowilu czy gdzieś, że to wszystko miało miejsce. No i ja oczywiście przywiozłem taki dokument, napisany przez oczywiście generała, Ziętka, który się wtedy był powstańcem i tak dalej. I na tej podstawie, to jest przykład relacji Polski ze Śląskiem, ten film został skierowany do produkcji, chociaż jak powiedziałem, nikt w ten film nie wierzył ani we mnie. Tym filmem rozpocząłem swoje drugie życie w polskim kinie. Proszę Państwa, teraz kolejna na Państwa refleksje, pytania. Ale się zacznie. Przynajmniej pierwsza tura za nami. Tak. Proszę bardzo, tam jest pytanie. Pani. Mów głośno, bo mnie już troszeczkę, wiesz, słuch rdzewienie. Dobry wieczór. Dobry. Czy tak, właśnie jak pan teraz opowiadał o premierze Soli Ziemi Czarnej, to czy w takim wypadku można byłoby nazwać premierę tego filmu pana drugim debiutem? No w jakimś sensie tak, ale może nawet trzecim, bo ja poza tym pierwszym debiutem prawdziwym, co się tu film nazywał, Krzyż Mareczny. To ten film w 1950 roku został uznany za najlepszy film roku. Więc to była to wtedy jedyna nagroda, nagroda krytyki. Nie było jeszcze innych festiwali, nic nie było. Więc ja natychmiast wszedłem do, można powiedzieć, do elity. Ale myślałem sobie, jak się dorwałem do tych jajec, to myślę sobie, kurde, kino polskie jest takie rozwinięte, trzeba coś zrobić, czego nikt nie zrobi. I powstał bardzo ważny film, mianowicie Nikt nie woła. To jest filmem, był uznany za formalistyczny film, który, jak powiedział jeden z wybitnych krytyków, na szczęście już nie żyjących, że to mógł zrobić tylko jakiś zdegenerowany Francuz. I wtedy mnie chcieli wyrzucić w ogóle, zapadł wyrok. Biuro polityczne zajmowało się tym filmem. To było przestrzeństwo polityczne, a to jest liryczny film o tym, jak ciężko jest, kurde, się kochać, no. Że to jest fantastyczne zajęcie, tylko to, kurde, strasznie dużego że kosztuje, jeśli chce się przeżyć pierwszą miłość, nie? A jednak tak było. I wtedy właściwie już mnie wy tego, no ale jakoś przyszedł na ministra ojciec Zaorski, cudowny pan, który był w NIK-u, przyszedł porządkować bałagan kinematografii i został ministrem. On miał taki bardzo fajny stosunek ludowy do artystów. I był ojcem dwóch tych synów, których my znamy. I on je zaprosił do siebie i powiedział, że zapada decyzja, żeby mnie wyprowadzić. Mówi, ale przecież pan musi z czegoś żyć, panie Kazimierzu. Jak to będzie? Ja mówię, może by pan poszedł gdzieś na asystenturę. Faraon robi Kawalerowicz. Ja mówię, no ja będę Kawalerowicz. Jest moim szefem, jak ja będę jego na planie, to on, jak on na mnie spojrzy, ja się uśmiechę, to on będziemy się, ja się śmieję z jego reżyserii. No to w ogóle nie mogę być. Będę siedział tam potem w kawiarni, będę to wcipu wiadomo, wiesz, o tym, co wy tutaj robicie ze mną. No i w efekcie była taka, byłem w takim zawieszeniu. I kiedy już byłem kompletnie na dnie, a już byłem pierwszą żonę, miałem we Wrocławiu, a miałem bardzo dobrą opinię jako asystent i tak dalej, to się zgodziłem pomóc niejakiemu pasendatorowi przygotować film pod tytułem Zamach na Kuczerę, żeby w ogóle mieć cokolwiek do życia. Moja żona była studentką, więc byliśmy w strasznej nędzy i w takim poniżeniu i tak dalej. No ale w międzyczasie jednak uruchomił zespół, scenariusz. Pisałem scenariusz z Marianem Brandysem, ludzie z pociągu, bo zespół miał tą właśnie niekontrolowaną jakby samodzielność. I kiedy ten scenariusz był gotowy, minęło parę miesięcy i minister kultury, który egzekwował tę, pojechał na 2 miesiące do Chin i jego zastępował właśnie minister Zaorski. I w związku z tym, bo to oczywiście był
to był dosyć uważany za rzecz dosyć skandaliczną. I zespół postawił ten scenariusz bez nazwiska reżysera. Scenariusz był bardzo precyzyjnie napisany. Film zresztą jest też przykładem niesłychanej precyzji. I wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I ten film skierowali do produkcji bez reżysera. I pod nieobecność głównego ministra uruchomił produkcję. A film się toczy na prowincji daleko, powiem pod rosyjską, pod radziecką granicą i we Wrocławiu. Więc on powstawał jakby w konspiracji. No i nagle ten film zrobiłem i przywiozłem go i ku zdumieniu, ale oczywiście już potem ten minister też go wyrzucili, bo oni się ciągle tam zmieniali. No i odniosłem jakby, można powiedzieć, zwycięstwo, ponieważ ten był wysoko oceniony, zyskał szereg nagród międzynarodowych. I jest takim właśnie filmem takim, no i jednym z przyzwoitych filmów, jakie zrobiłem. To był mój drugi debiut Nikt nie woła w jakimś sensie, ale zostało Nikt nie woła, które stało się takim kanonem sztuki operatorskiej zwłaszcza i obok Popiół Diamentu wszyscy studenci, nie tylko może w Polsce, między innymi uczą się na tych filmach właśnie widzenia, mówienia obrazem, dlatego że to był film, który mówił obrazem. Pomijał całą literaturę, wyrzucił całą narrację, realistyczną, czy jak chcecie, no nieważne. Możecie z tego przy okazji gdzieś obejrzeć, zwłaszcza, że on teraz został zrekonstruowany i ma fantastyczną zupełnie jakby jakość. No ale po tym wszystkim, że tak powiem, jak mówiłem, nastąpił proces, bo musi taki nastąpić, można powiedzieć, kryzysu, bo co można było robić po takich perpetiach dalej. No więc wtedy wróciłem pokornie do swoich, 2 lata tam kiblowałem i wymyśliłem ten Śląsk, któryście obejrzeli. On uchodzi za film, który jest początkiem tych moich filmów śląskich, które nazywa się filmami mitologicznymi, a w sensie literackim, to jak to są takie te filmy się nazywa, które mają taką organiczność i egzotykę kulturową. No i to się potem, można powiedzieć, po 40 roku potoczyło w tym kierunku śląskim. Ja na Śląsk wróciłem i do dzisiaj jestem posłem, senatorem moich wyborców i w moim okręgu, chcę Państwu powiedzieć, na mnie głosowało 70% wyborców. Nikt takiego wyniku w Polsce nie ma. Proszę tak. Bardzo, to jest pytanie. Może Pan powiedzieć więcej o współpracy z operatorem? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że to są filmy te śląskie, już po Nikt nie woła, one mają formę bardzo wyliczoną, wyrachowaną. Ten film był szczególnie trudny, dlatego że to wy tak patrzycie, to sobie nie zdajecie sprawy. Ale to było zadanie takie, żeby wrócić jakby do tamtej epoki, znaleźć te miejsca. Myśmy 3 miesiące szukali, to jest film, który się dzieje w 40 różnych miejscach, które, żeby zebrać jakby tą estetyczne ograniczenie, które my się sobie rzucili. W tym filmie jest wyrzucona zielony kolor niebieski. Dlatego jak to w pewnej chwili jest zieleń, to jest szok. No ale właśnie to z koloru, to jest opowiedziane kolorem. Więc oczywiście ja miałem swoich całych współpracowników. Ten film robił ze mną Wiesław Zdor, którego ja zresztą wyzwalałem. On debiutował u mnie jakim filmem? Ja nie wiem, jakimś takim filmem. Ale u mnie jest za taka, że dla mnie scenograf, operator, wszystko ustala się bardzo dokładnie. Niezwykle. Nie zdaje się sprawa, jak to jest praca. Codziennie po zdjęciach się siada i cały czas jeszcze się kombinuje, bo trzeba w tym miejscu, gdzie się będzie, ciągle nowym, no, dostosować się do tego miejsca. I w tym pośpiechu, w tej maszynie, dlatego że takie kino, to jest zrobiony film, w którym ja produkowałem, nie wiem, 30 kilka dni.
To jest nieprawdopodobnie dużo, więc ja wprowadziłem swój język fachowy, bo wszyscy jak przeczytali scenopis wiedzieli co mają robić, a ja używam tylko cztery słowa bardzo potoczne, które uchodzą za wulgaryzmy, ponieważ aktor, wszyscy słuchają mojej interpretacji zewnętrznej i tak zwanej mowy ciała. I to się robiło tak szybko, że operator, który wszystko wiedział, nie miał czasu zaglądać do kamery. Bo jak się ten cel zjeżdżał, no to mówię, że on mówi tak, to gdzie stawiamy, nie, operator? Ja to wszystko miałem w głowie, przemówię tu. A on był chory na wątrobę i był taki strasznie marudny, potwornie marudny. I a on mówi, dlaczego tu? Ja mówię, no bo tu. No i mówię, stawiać. I mówię, fru. I on musiał zasuwać. On dopiero zaglądał w kamerę, jak już szły zdjęcia. Także to się przedtem załatwia. Każdy musi robić swoje, bo po prostu jest tak nieludzki, drogi ten czas produkcji. To po prostu leje się pieniądz każdego dnia. Więc chodzi o to, żeby maksymalnie wyjść na swoje. W związku z tym miałem wspaniały zespół, który, bo jest taka, jest taki cud w teatrze wszędzie, że w pewnej chwili ci ludzie, którzy mają, robią to zimno i tak dalej. Bo jak się pojawi ktoś ciekawy, aktorzy, to nagle wszyscy współpracują. Ale to jest dar talentu. Wie pani, bo ja mam talent miałem. No, no i w związku z tym te przywódcze moje zdolności i ta prostota języka. Powiem anegdotycznie, bo jesteśmy w gronie zamkniętym, robimy taki film Śmierć jak kromka chleba o wypadkach na Wujku. Strasznie film, brudny. Wszyscy tam to robili w czynie społecznym tych górników. No, słowem było niesamowicie, no, ale tam też wszystko jest precyzyjne. I pamiętam, że stał ten tłum, zimna cholera, 5-4 godziny, bo jest ciemno. W ogóle groza kompletnie, no ale ustawiam ten tłum i w końcu wszystko porobili. Ja patrzę w ten aparat i mówię tak do mikrofonu. Halo, halo, tam do tego. A wszyscy byli odwróceni twarzą do aparatu, ale było tam 500 osób na planie. Wszyscy przesuwają się o jedną cipkę w lewo. No i wszyscy tak, ja mówię, no dziękuję. I wszyscy byli strasznie rozbawieni, ale uczestniczyli. Więc to jest sprawa metody. Dlatego reżyser musi mieć swoją metodę. Można się tam poduczyć reżyserii, ale reżyser musi mieć swoją metodę, która jest niepowtarzalną, żeby możliwie szybko nawiązać kontakt. A ja robiłem filmy, gdzie się przewalają tłumy. Jestem specjalistą od bohatera zbiorowego. No to tym bardziej, bo jak się jednego aktora, czy aktorka, tam się by, ale jak ten tłumem rządzić, nie? Straszne. Więc tego się można nauczyć również przez podpatrywanie mistrzów, których się ma za sobą. I to jest wspaniała zabawa, to jest fantastyczny. Zawód jest fantastyczny. Jeszcze jak się uda przy okazji zrobić dobry film, no to w ogóle. Proszę bardzo, tam jest pytanie trzecie, później ja zadam. Tak, ja mogę? Tak, bo taki ładnie przytrzymałam mikrofon. Tak, a gdzie ty jesteś, bo ja nie widzę, kurde. Tutaj jestem. Pani wstać? Oczywiście. Aha, dobry wieczór jeszcze raz. No bo chciałem ci w oczy spojrzeć, wiesz. No, dobrze. Tak, bo, a mogę już usiąść? Jak chcesz, no. Tylko błagam cię, nie rozbieraj się. Nie zamierzam, ale dobrze. Mam takie właśnie pytanie, bo często słyszę, że gdy aktor zagra w filmie, to potem trudno jest mu oglądać samego siebie na ekranie i że potrzebuje no, dużo czasu i dużo takiego samego treningu, żeby przyzwyczaić się do własnej twarzy właśnie na ekranie. A czy pan jako reżyser też tak miał, że trudno panu było oglądać własne filmy? Ja pani powiem, jeśli przy produkcji filmu to właściwie nikt poza reżyserem, operatorem nie widzi filmu, bo tylko my zaglądamy w kamerę. Więc to polega na zaufaniu.
A to potem to jest zawód, wie pan. No, aktor jest po to, żeby grał. Więc przeciwnie, aktor czeka na to, żeby dostać jakąś poważną propozycję, to znaczy od poważnego reżysera do czegoś. Więc zawód aktorski jest ten, że jak przychodzi się godzi, to on się wtedy poddaje reżyserowi, bo tak jest jego zawód. Ale rzeczywiście to jest początek. A reżyser musi z aktorami, których pracuje, nawiązać również głębszy kontakt. Ja bym go nazwał, że to jest paraerotyczny kontakt. Że ja z aktorami mam swój język szewce, im długo tłumaczę przed filmem albo po kamerach w ogóle o co chodzi. Uwodzę ich. Uwodzę i oni wtedy się otwierają jakby jako ludzie. Bo chcą uczestniczyć w czymś, bo zaufali, że będzie coś wartościowego. Że się ich talent objawi, dlatego że aktor się rozwija poprzez rolę, która gra. A ta rola, jakość roli bardzo często zależy przeważnie od tego, w czyich rękach się znajdzie. I ja miałem w ogóle łatwość porozumiewania się, zwłaszcza z dziewczynkami, więc ja miałem niesłychany kontakt dobry z aktorami. Na przykład tutaj gra Olgierd Łukaszewicz, który był też po szkole i zagrał w jakimś jednym fatalnym filmie, ale tutaj decydowało na wstępie to, że ja szukałem w środowisku aktorskim i nie tylko, bo dziewczyna nie była aktorką. Ludzie, którzy pochodzą ze Śląska, dlatego że są rzeczy, które są nie do zagrania. Ja mówię o odmienności mentalnej Ślązaków. Ślązacy to jest inna rasa. I w tym przypadku to było dla mnie bardzo ważne. Więc tu jest cały zbiór ludzi, którzy mają coś wspólnego ze Śląskiem. Przede wszystkim jakby mówią tą gwarą i tak dalej. I tak to było. A Olgierd okazał się przypadkowo człowiekiem, który pochodził z przedmieścia Katowic i był tuż po szkole i miał, ponieważ oni przyjechali na Śląsk, jego ojciec był lekarzem, ale on miał niańkę ślązaczkę i on mówił po śląsku bardzo, bardzo ładnie i tak dalej, ale on był strasznie dupowaty i strasznie chudy. A to jest film, gdzie on ciągle lata, strzela i tak dalej. Na przykład to jest też sprawa metody. I ja wtedy wynająłem na Śląsku bardzo wybitnego trenera średniego dystansu i on na miesiąc przed filmem przeszedł cały cykl treningów lekkoatletycznych, żeby nabrać siły do tej roli. Nie pamiętam, taki jest na przykład, niby tego, ale on tam biegnie za tą wieżę. Wie pani, a to jest miękka, świeża hałda. Ja pani przysięgam, że gdybyś ty chciała wbiec tak jak on, to byś umarła w 1/3, bo to się osłucha i w ogóle tego. Więc myśmy go musieli fizycznie jakby wzmocnić, bo wtedy on wiedział, że musi sprostać czysto takim mechanicznym wymogom roli, wie pani, i tak dalej. Ale miał jakby tą mentalność, tą naiwność, dlatego że on ma mentalność też taką, poczciwca śląskiego, on jest człowiekiem niesłychanie prawym i tego. No ale dzięki temu filmowi Olgierd, że jak powiem, nie ma, nie zrobił, jak to się mówi, karierę. Natychmiast go potem Wajda przejął, bo się czeka na takich tych i grał jakichś herlaków, suchotników gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. A natomiast dziewczynę znalazłem w Teatrze Studenckim w Gliwicach. Wspaniała to jest, do dzisiaj mam z nią jakby kontakty, które nie było, no ona zawsze jak grała w Teatrze Studenckim, to znaczy, że troszeczkę robiła to przez jakiś tych. Byłem tam na spektaklu i tak dalej, ale też wiedziałem, że musi być stamtąd. No i tak po kolei to się wszystko tutaj toczyło. I wszyscy chcieli w tym wszystkim grać, ale grał też na przykład nieżyjącą wielki przyjaciel Dymny Wiesław, który był z Beskidów, ale on znalazł no, w końcu tego Jerzego Cnoty, taki typek z Chorzowa, który tego, słowem połóżał taki zbiór takich typów, no i w zasadzie potem wszystko ci aktorzy śląscy, którzy wyszli przeważnie
ze studium aktorskiego w Katowicach, który założył swego czasu Holubek, jak był dyrektorem teatru. Więc jakby tych ludzi można było pozbierać i w tych wszystkich moich filmach śląskich to oni byli. Najbardziej może w Perle w Koronie, dlatego że tam jest ogromna grupa górników. No to ja pojechałem do tej kopalni, na której zginęli moi dziadkowie i przyszli ci starzy górnicy do tego filmu, bo mają genialne twarze i mają taką kulturę pracy i solidność, że jak mi potem powiedzieli, bo oni nie wierzyli, że może ktoś z nich, jak on mówi, taki synek, strzepieniec, że może dojść tak daleko. I to jest podejrzane i przyszli też popatrzeć, czy ktoś inny nie robi tego za mnie. A jednocześnie myśleli, czy to w ogóle jest zawód. Jak oni zobaczyli, bo ja budowałem tą kopalnię na dole w ich szachowni, strasznie tam był zawód. Jaki to jest ciężki zawód. To ja dostałem genialnych ludzi do pracy. Bo jak powiedziałem górnikowi staremu, pan tu siedzi, nie wolno się panu ruszać, bo jak ma charakteryzację, jak pan tak zrobi, to pręga wyjdzie. To czasem jak zapominają, to siedział 6 godzin. A jak się po ich czerniło, to wychodziły te twarze niesamowite, te wieloletnie poty. Wie pani, to oni wszyscy chudzi, żelaźni i tak dalej. A jednocześnie przychodzili mi oddawać swoje marzenia niespełnione. Ludzie, którzy byli skazani na kopalnie i tak dalej. Więc jak oni się zebrali, a świetnie zarabiali, to podchodzili do mnie i mówili tak, panie Kuc, mogę mieć na osobności? Ja mówię, mogę. I mówi, zajrzyjcie się sam. I mi podtyka dowód osobisty, a tam zawód pisze treser zwierząt. I mówię, panie Kuc, ja mogę wytresować każde zwierzę. Ja bym się począł. Przychodzi drugi, myślałem, że klub może chudy. Mówiłbym, panie Kuc, możemy na osobności? Możemy. Mówi, wy się, jak to po śląsku, wy się nie przejmujcie moim wyglądem. Ja był po wojnie mistrzem Śląska w gimnastyce szwedzkiej. Ja bym mogła spaść, z każdej wysokości mi się nic nie stanie. Przecież ludzie, którzy wiersze pisali i tak dalej. I oni zobaczyli w tej pracy ze mną właśnie to, co było ich niespełnione marzenie, że uczestniczyli w jakimś przedsięwzięciu artystycznym, gdzie można było wykorzystać ich umiejętności bardzo osobiste. No, to jest pewien luksus, że w ogóle takich ludzi miałem. To dostałem w prezencie od Śląska. Proszę Państwa, pan Kazimierz już napomknął o aktorach w filmie Perła w Koronie, naturszczyka, którzy zostali tam zatrudnieni. Powoli, proszę Państwa, zbliżając się do finału naszego spotkania, chciałbym właśnie o ten film spytać tak prosto, dlaczego pan zdecydował się zrobić Perłę w Koronie? Czy dlatego, że chciał pan zdyskontować sukces z Soli Ziemi Czarnej, czy może... Proszę pana, jak zrobiłem ten film, który był gigantycznym sukcesem, bo on wygrywał wszystkie festiwale krajowe i tak dalej. Ja w ogóle do dzisiaj mam tę nagrodę, dawali jakieś pasy słodkie, jakieś garki, kurwa, rosyjskie i tak dalej, a ponieważ ja przekroczyłem granicę pisania, bo stałem się autorem, to po prostu dosłownie w rok po tym filmie, w 2 tygodnie, jak tylko miałem pomysł formalny, napisałem scenariusz do Perły w Koronie, ponieważ jakby pewną tamę zniszczyłem i w sobie, i w rzeczywistości jakby realne i ja po to tam zjechałem. I potem powstały paciorki, następne aż do Zawróconego. To jest wszystko śląsko, wszystko sam robiłem oceny literackie i potem reżyserskie. Tylko ja pisząc te scenariusze literackie, nie pisałem ich dla siebie, tylko pisałem w ogóle scenariusze. Występowałem w roli pisarza, a potem jak to było gotowe, to wchodziłem w kamasze jakby reżysera i robiłem to jakby cudze. Ale i tak nigdy, jak powiedziałem, kiedykolwiek na plan, to wszystko zapominałem, miałem wszystko w głowie i dopiero wtedy wchodzi to, co się nazywa improwizacją. Improwizacja, improwizować można tylko wtedy,
jak się ma perfekcyjnie opanowany zawód i ma się wymyśloną formę, bo trzeba tworzyć sztuczne życie, żeby przez niego przebiła się prawda tego opowiadania, tej bajery, jakby śląskiej. Ale rozkosz. A dlaczego strajku? Czemu? Chyba ten, dlaczego strajku film? To był chyba wtedy temat dość kontrowersyjny, może nawet niebezpieczny. Nie, no przed wojną były strajki. Normalnie strajków było mnóstwo i tak dalej, więc ja badałem wszystkie te strajki, jakie były i tak dalej, dlatego że śląskie przyszło do Polski, 56 kopalni, 20 hut w prezencie Polska dostała, ale właścicielami byli Niemcy. Więc właściciel, który wyzyskiwał, był ten sam. Śląsk Polski tylko odprowadzał podatki. To najmniejsze województwo przed wojną dawało do 30% budżetu przedwojennego. Po wojnie zresztą też 25%. Jak nic, Śląska się jakby wyciąga. I oczywiście to są, proszę zwrócić uwagę, wszystkie moje filmy o Śląsku są filmami o buntach. Trzeba się buntować, a Ślązacy starsze są nieskorzy do buntowania się, a jednak buntowali. I ja im mówiłem, buntujcie się. Trzeba się buntować. Nie może być aż tak wielkiej niesprawiedliwości i takiego wyzysku. Nie ma innej drogi. Dzisiaj to się nazywa elegancko prawo do nieposłuszeństwa społecznego, obywatelskiego, tak. A wtedy to było tego, ale wtedy rozpacz tej kopalni, bo były dwie kopalnie, gdzie były podobne, że chcieli się zalać z tą kopalnią, bo tam oni pracę traktowali jak sakrum. Dlatego, że Ślązacy byli jednak 180 lat częścią państwa niemieckiego i są Europejczykami. Dlatego moje hasło wyborcze, bo startuję, jest najwyższa rada przyłączyć Polskę do Śląska. Trzeba się uczyć Europy na Śląsku. Zaraz się ją zniszczyć. Więc to też jakby o to chodziło i to wymagało. I wtedy w gruncie rzeczy ten film jest instruktażem strajku. Jak przyszedł kolejny jakiś minister, dziobaty ubek, nawet więcej, w ruskim był tym, bo premiera, wielka premiera w tym, w Pałacu Kultury, ja siedziałem obok niego, on idiota przyszedł z jakiejś partyjnej fuchy i zaczyna się film tego śmego strajk i nagle pan minister tak najedzał i tak. Panie Kuc, kto panu pozwolił na ten film? No i rzeczywiście to jest instruktor, to był instruktor. Także następny film Paciorki. Więc to jest moja postawa. Ślązacy muszą po prostu zacząć walczyć o swoje. A mają o co? Bo państwo polskie nie uznaje ich za mniejszość etniczną. Bo nie ma, Ślązacy są obywatelami drugiej kategorii. Istnieje Śląsk, ale Ślązaków nie ma, mimo że jest ich 1,5 miliona w Polsce. Jest to skandal. Państwo wydaje przyzwolenie, licencję, że ktoś może być Ślązakiem, Żydem i to jest bezprawie. My mamy państwo, które nie zasługuje na miarę demokracji, to jest nie do pojęcia. Karta podstawowych praw człowieka w Europie opiera się na popieraniu mniejszości i grup etnicznych, bo to jest bogactwo Europy. A państwo polskie uważa, że to są zakamuflowani Niemcy i że oni mogą mieć obywatelstwo, ale nie mogą być uznani za mniejszość, chociaż to ludzie decydują o swojej tożsamości, a nie jakaś władza. No w związku z tym ja cały czas mam dużo roboty i kłopotów z tym, dlatego skończywszy film, zajmuję się polityką, żeby po prostu Śląsk stał się równouprawnionym członkiem ojczyzny, z której po 6 wiekach sam dobrowolnie przyszedł na Boga. To jest groza. Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie naszemu gościowi, pan Kazimierz Kuc. Dziękuję. Dziękuję.
Żadnego filmu już nie będziemy się słuchać. Dziękuję wam. Słuchajcie, strasznie, żeście grzecznie słuchali. I mam nadzieję, że was trochę ponudziłem, no ale skoro was tyle przyszło oczywiście z obowiązku, przecież wy się nie przyszli tu, tylko jesteście studentami, zaraz się czegoś nauczyć. Chciałem wam za to podziękować, ponieważ na moje rozdanie to było w właściwym klimacie, było to spotkanie. Dziękuję za to.